Cześć kochani, dzień dobry, witam was w kolejnym Denku Gospodarczym. Słuchajcie, torba jest pełna. Ja tu zrobiłam ostatnio mały przesiew, bo no powrzucałam naprawdę bardzo dużo podwójnych rzeczy, dlatego stwierdziłam, nie ma, dobra, wyciągam. I przy okazji zobaczyłam, jaką kategorię w minionym czasie najwięcej zużyłam. O tym przekonacie się zaraz. Ja na razie odstawię sobie torbę tutaj. Przyniosłam sobie też, słuchajcie, tutaj worek na śmieci plastikowe, żebym mogła to od razu wyrzucać i później wynieść. Jeżeli oświetlenie jest słabe, jest dość ciemno, no to wybaczcie, rozjaśniłam aparat na tyle, ile się dało. Ja też nie chcę być, wiecie, prześwietlona, natomiast no, na zewnątrz sypie tak śnieg, że matko boska. No ale nic, przechodzimy. Słuchajcie, pierwszy produkt, który zużyłam, to było Alio i to był balsam do mycia naczyń o zapachu wanilii. Ten zapach był bardzo, bardzo delikatny, ale taki wanilia z migdałem bardziej bym powiedziała. Fajnie mi się sprawdził, ładnie domywał naczynia. Ja, jak wiecie, nie mam zmywarki, nie chcę zmywarki, wolę zmywać dłońmi, także u mnie tego typu produkty idą jak woda, słuchajcie, no bo ja codziennie myję naczynia, czasem nawet po dwa razy dziennie, w zależności od tego, co gotuję i tak dalej, i tak dalej. Kupiłam go w Aldi, bo to marka własna z Aldiego, więc u nas jest chyba Aldi Süd, jeżeli się nie mylę. Więc jak tylko będę w Aldim i będzie dostępny, to kupię po raz kolejny na pewno. Kolejny produkt, który tutaj mam, który zużyłam wczoraj? Przedwczoraj. Przedwczoraj, który zużyłam resztkę do mycia podłogi na korytarzu, no bo niestety muszę to robić co drugi tydzień z sąsiadami na zmianę. I to był Meister Proper o zapachu budzącej się wiosny z Fibris. Powiem wam, że zapach ładny. Tak. Tu z opakowania, rzeczywiście taki rześki. Natomiast, no wiadomo, podczas mycia podłóg nie było czuć tego zapachu, ten zapach się nie unosił, przynajmniej ja nigdy nie wyczułam, ale właśnie przedwczoraj, słuchajcie, jak myłam, zanim umyłam korytarz, to wylałam tą resztkę do mojego wiaderka, no i zostawiłam w łazience, na razie, wiecie, bez wody. I powiem wam, że jak po jakimś czasie weszłam do łazienki, to cała łazienka mi pachniała. To było lepsze niż wszelakie odświeżacze, do których zaraz zresztą przejdziemy, słuchajcie, ale najpierw jeszcze pokażę wam, zużyłam 70% alkohol. Głównie zużywałam ten alkohol, to była pojemność chyba 100 ml. Kurczę, nigdzie nie jest podane, do czego? Ale jaja, tak, 100 ml. Głównie zużywałam to do prasowania na nowo kosmetyków kolorówkowych, ale jest też jedna rzecz, do której też bardzo dużo tego zużywałam, a mianowicie zarówno w kuchni, jak i w łazience robi mi się pleśń, znaczy pleśń, grzyb na, przy oknie. Normalne, to jest normalne niestety, tutaj wiecie, to jest bardzo stary budynek. I w tym momencie, kiedy widzę, że ta pleśń się tam, znaczy pleśń, ten grzyb się zaczyna tam robić, to biorę właśnie wysokoprocentowy alkohol, moczę w tym płatki kosmetyczne i jadę po tym miejscu właśnie, gdzie ten grzyb się robi. To na całe szczęście hamuje i pomaga się, może nie tyle pozbyć, co żeby to się bardziej nie rozchodziło. Także no, mam teraz inne opakowanie. Też chyba 70%, tylko po prostu w innym kolorze. Co my mamy dalej? Wstępo takie opakowanie, jakaś limitowana edycja chyba. Tak, Green Harmony. I tutaj było takie duże opakowanie, 86 chusteczek. To jest w sumie papier toaletowy, ale ja nie tylko w roli papieru toaletowego to używam. Fajne jest to, wiecie, że ma to zamknięcie, to nie wysycha, trzyma się długo. Jeszcze jedno takie opakowanie mam. A po co ja to w ogóle tutaj układam, skoro ja to miałam od razu wyrzucać, to ja nie wiem, słuchajcie. Tak to jest właśnie, jak się człowiek zakręci. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, z W5, czyli z Lidla, zużyłam taki spray do odlodzania, czy odladzania, czy jak to się wymawia, żeby pozbyć się po prostu lodu z szyb
w aucie. To była pojemność 500 ml. Ja to kupiłam, Boże, chyba z 2 lata temu, albo i w zeszłym roku na początku, już sama nie wiem. W każdym bądź razie to jest spray, który... Tak, 2 lata temu go kupiłam. To jest spray, który za zadanie ma no, pomagać, żeby ten lód się, wiecie, bardziej szybciej roztopił i żeby szybciej można było go zdrapać. Ja jak teraz byłam w Polsce, to lód, słuchajcie, był tak oporny, że coś takiego nie pomagało. Ja wypsikałam pół butelki i tak się męczyłam, i tak się męczyłam. Więc, no nie wiem, kupię pewnie jeszcze gdzieś, bo mimo wszystko fajnie jest coś takiego mieć, ale żeby to mi było jakoś mega potrzebne, to może niekoniecznie. I teraz przejdziemy do kategorii, słuchajcie. Ja tutaj tak z boku troszeczkę siedzę, dlatego że no muszę wyciągać to, póki jeszcze jest w miarę pełne. Przejdziemy do kategorii odświeżaczy i powiecie, że jestem nienormalna, jak zobaczycie, ile odświeżaczy ja zużyłam. Ale na swoją obronę powiem wam, wy wiecie, że ja mam bardzo dużo perfum, ja bardzo lubię zapachy. Do tego ja mam Milana i pomimo, że ja zwracam uwagę, żeby Milan był czystym psem, to przy aktualnej pogodzie, kiedy pada śnieg, to za chwilę pada deszcz, jest no mało przyjemnie, mokro i w ogóle... No to siłą rzeczy pies jednak czuć go. Choćby był najczyściejszym psem świata, psa będzie czuć. I pomimo, że ja kocham mojego małego smrodka, to nie znoszę tego zapachu. Ja jestem bardzo wyczulona, dlatego bardzo, bardzo dużo odświeżaczy używam, zwłaszcza w łazience, ponieważ jestem palaczem. I o ile nie palę w całym mieszkaniu, no to w łazience, jak mi się nie chce, wiecie, lecieć z trzeciego piętra na dół, no to wtedy palę, otwieram co prawda okno, ale potem też bardzo dużo odświeżaczy zużywam. Ale zacznijmy od tego. To był produkt z Dinkmyt, czyli marki własnej DM-owskiej i to był odświeżacz do tekstylii. Powiem wam, to jest w ogóle 3 w 1, że niby ma być higieniczny, a można używać nawet do prasowania, żeby szybciej się rzeczy prostowały. No i ma usuwać jakieś tam, wiecie, nieprzyjemne zapachy, które są na przykład w kanapie, czy nie wiem, materacu i tak dalej, rzeczach, których no, nie możecie wyprać, powiedzmy tak. Boże, powiem wam, że to jest produkt, który jak DM wypuścił, to wiralnie tak się rozszedł, że nie można było go nigdzie dostać. Taki szał był. Jak mi się udało dostać, tak się zastanawiałam, no co to może być lepszego niż wszystkie inne. Ano może, słuchajcie, to pachnie tak długo i tak obłędnie za tak małe pieniądze, że to się w głowie nie mieści. Także jeżeli czegoś szukacie, co nie jest drogie, a naprawdę będzie wam ładnie pachnieć i długo, to możecie zobaczyć, jak on wygląda. Bardzo gorąco polecam. Jak tylko dorwę, to kupię kolejny. No i co? Czekajcie, może ja wezmę teraz tą torbę troszeczkę tutaj na nogi, żeby było mi łatwiej się do tego dostać i tutaj najpierw coś wyciągnę. O, to lecimy, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. 8? Chyba 8. Odświeżaczy do powietrza. Takich dużych, powiedzmy. Od czego by tu zacząć? Zacznę może od tych biedronkowych, bo ich jest tutaj połowa. A mianowicie od Ariel. Miałam z tej serii różne zapachy. Te mam 2 jeszcze na zapasie, właściwie jeden już na wykończeniu, a drugi na zapasie. To był Ariel Exclusive Sahara Sand. Bardzo, bardzo ładny zapach. To jest bergamotka, korzeń irysa, drzewo sandałowe, żywica balsamiczna, tonka, karmel i piżmo. Czyli generalnie moje ulubione nuty zapachowe. Tu jest niby 300 ml, ale wydajne to nie jest. Powiem wam szczerze, wydajne nie jest, natomiast uwielbiam. Czekajcie, bo od razu wyrzucić. Kolejny tutaj był Ariel Exclusive White Opal i to pachniało melon, słodycze, czerwone owoce, piwonia, róża, egipski jaśmin, paczula, brzoskwinia, ambra, wata cukrowa. I to był delikatniejszy, dużo delikatniejszy zapach, natomiast bardzo ładny.
I także do niego bym wróciła. Trzeci, który już raz miałam, to była seria Cleveland i to był zapach litchi, peonia, frezja, róża, magnolia, bursztyn, czarna porzeczka. On był bardzo taki intensywny, pomimo że bardziej jest owocowy, to on mi się kojarzył tak męsko. Nie wiem dlaczego, ale też bardzo fajny. I ostatni, ale z jakiejś takiej serii, to był także White Opal. I to był melon, słodycze, czerwone owoce, czyli w sumie to samo co ten czarny, a inne opakowanie. O. Ja je wszystkie, słuchajcie, zużyłam w łazience i byłam bardzo zadowolona. Jakiś czas temu, słuchajcie, byłam w Thomas Phillips w Hoyas Verde, jak byłam u Monique, czy zanim do niej dotarłam, i kupiłam tutaj z Glade taki automatyczny odświeżacz o zapachu Plum Passion Pulse. Nie do końca wiem, czym to pachniało, poza tym, że śliwką, ale to był zapach obłędny i żałuję, że wzięłam tylko jedno opakowanie. Nie wiem, gdzie jest zatyczka, pewnie gdzieś znowu zgubiłam, ale pachniało obłędnie i wiecie, ja w ten sposób tym... O, coś jeszcze tu jest. O, no a opakowanie puste niby. No przepiękny, przepiękny zapach. Tu jest coś więcej jeszcze, aniżeli sama śliwka. Z Airwicka, słuchajcie, kupiłam sobie znowu taki automatyczny odświeżacz. No i oczywiście do tego był dołączony ten zapach. Life Sense, i to są te zapachy, które się zmieniają i co chwilę inaczej pachną. To ma pachnieć białymi kwiatami, melonem, wanilią. Nie wiem, czym jeszcze. W każdym bądź razie... No zapach było czuć... O Jezu. Teraz mnie trochę podrażniło w gardle. Zapach było czuć, ale to nie było nic, nad czym bym się musiała zachwycać. No i tutaj kupiłam jakąś limitowaną edycję w dwupaku i to były ciepłe, waniliowe ciasteczka. Tak wygląda. Mam jeszcze jeden na zapasie, natomiast teraz w odświeżaczu mam inny. No to pachnie bardzo słodko-waniliowo, właśnie tak cukrowo, ale ja takie zapachy, jeżeli mnie znacie, to lubię i w kosmetykach, i w odświeżaczach. Krótko mówiąc, Febreze i także o zapachu wanilii. Ja ten zapach tam... jest wanilia z Madagaskaru, ale to wszystko pachnie tak samo, także to też jest limitowana, jakaś limitowana edycja. Podejrzewam, że one są chyba tylko na okres zimowy, natomiast no jak widzicie, u mnie tego typu rzeczy idzie bardzo dużo, stety, niestety. Co my tu mamy? Kolejne opakowanie, te tradycyjne papieru toaletowego z Tempo. To są też rzeczy, które u mnie idą. Podobnie jak chusteczki zwilżone do sprzątania, do przecierania powierzchni. Tutaj miałam z Dank Myth Tropical Dream, Ylang Ylang i Vanilla. Obłędny zapach. Szkoda, że te zapachy się nie utrzymują. To była limitowana edycja. Z tego typu rzeczy, słuchajcie, no troszeczkę jednak mimo wszystko zużyłam. Tutaj było kolejne, ale to jest w standardowej sprzedaży cytrusowe chusteczki. Tutaj miałam z Blik, także cytrusowe. To jest marka własna supermarketu Penny. Jako, że ja mam Penny u siebie tutaj i tam najczęściej robię zakupy, no to jak potrzebuję, to kupuję tam. I tutaj takie świeże o zapachu takim morskim z W5, czyli z Lidla. Mam chyba, tylko nie wiem, czy cytrusowe, czy te niebieskie, ale powiem Wam, że ja je bardzo chętnie kupuję. Generalnie kupuję tam, gdzie jestem, jak potrzebuję, to biorę po prostu ze sobą, jak są dostępne. Co my mamy dalej? Dla Milunia, słuchajcie, z Winstona, takie o smaczki. On jak ma dzień, że mu się chce, to zje. Z miłą chęcią. Są dni, że marudzi, bardziej woli wtedy te tradycyjne do czyszczenia zębów, których chyba tutaj nie mam, widocznie wyrzuciłam. Tutaj miałam z Pedigree jeszcze takie rancho z wrap. Dałam Milanowi tylko, znaczy część dałam Milanowi, część dałam
Balu tylko i wyłącznie dlatego, że Milan je dostał, czy ja je dla Milana dostałam. Sama bym nie kupiła, bo uważam, że Pedigree to jest po prostu syf i to największy. Z Rubin, czyli marka własna Rossmanowska, zużyłam kolejne papierowe torebki do, na odpady bio. Zużyłam z Glade, słuchajcie, dwie właściwie świeczki o zapachu Sensual Sandalwood and Jasmine. To jest zapach, na który naszłam, słuchajcie, już kupę lat temu dzięki Halince, tak? Bo pamiętam, że coś Halinka kupowała właśnie o tym zapachu, nie wiem, jakiś odświeżacz czy coś i to pięknie pachniało i ja się skusiłam. I od tamtej pory, jeżeli nie ma wyboru, a to jest dostępne, to zawsze kupuję. Ja te dwie świeczki kupiłam w Action, bo one są tam dużo tańsze, więc wypaliły się, pachnieć nie pachniały, ale co tam były. Ważne, że się coś paliło i było jasno, tak? I pozostając w temacie Glade, słuchajcie, zużyłam trzy także odświeżacze, więc jak widzicie, u mnie w domu musi naprawdę mocno pachnieć. Pierwszy tutaj miałam Mary Berry and Vine i to była limitowana edycja. To był bardzo, bardzo intensywny, aż gryzący w gardle zapach. Ja sama wina nie lubię i zapachu wina też nie, ale to było fajne. Naprawdę mi się podobało. Tutaj miałam... Wiecie co? Niech no ja popatrzę. To nie to, to nie to. No. Co to był za zapach? Aha, czyli dwa razy ten sam. Tutaj dwa razy zużyłam ten sam zapach. Sensual Sandalwood and Jasmine. Czyli to samo, o którym zapachu miałam te świeczki i to jest naprawdę bardzo taki ciepły, przyjemny zapach, bardzo ładny, także mogę gorąco polecić, jeżeli też właśnie tego typu psikacze używacie. U mnie stoi aktualnie tylko jeden w przedpokoju, no i on automatycznie psika. Śmiać mi się chciało, bo nieraz jak ktoś był w gościach i akurat nie gdzieś tam staliśmy w pobliżu, czy przechodziliśmy i to psiknęło, to każdy się zawsze, wiecie, wystraszył, no bo to tak trochę nieoczekiwanie. Co my tutaj dalej mamy? Także z Glade Aromatherapy Essential Oils Moment of Zen i to jest, słuchajcie, do takiego dyfuzora, który uwalnia jakby parę, który jest na USB, z końcówką USB po prostu, który pod prąd trzeba podłączyć, żeby zaczął działać. Z Glade coś takiego już dawno, dawno temu kupiłam. No i jakiś czas temu gdzieś wynalazłam jeszcze taki olejek, także jakiś inny zapach mam. Ten tutaj był delikatny, one są wyczuwalne, natomiast no wiecie, ta para nie wychodzi co chwilę, także trzeba wiedzieć, czy coś takiego jest potrzebne. Zbędne, ale no kupiłam, no to używam. I tutaj jeszcze jeden z Glade zapach, ale nie powiem Wam, co to było, bo nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie to też taka wtyczka do kontaktu. W każdym bądź razie bardzo ładnie pachniało, ale co to było, nie wiem. Tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, mnóstwo opakowań po świecach. Zużyłam multum, naprawdę multum z Rubin Licht Tea Lightów. Ja kupuję 30 sztuk, które mają się palić po 8 godzin. Ja je najbardziej lubię i one rzeczywiście bardzo długo się palą. Natomiast no wiecie, 30 sztuk u mnie to są maksymalnie 3 dni i nie ma, a te świeczki kosztują prawie 4,5 euro, więc no troszeczkę drogo, trzeba przyznać. Z Profissimo, słuchajcie, miałam tutaj różne, różniste, niech no ja tylko zobaczę, czy któreś się tutaj powielają, tak. A mianowicie, Profissimo, marka własna DM-owska. I jak wiecie, w moich zakupach widzicie często, że ja te świece kupuję. One u mnie też schodzą bardzo dużo.
Tutaj miałam dwie o zapachu waniliowym. One się mają palić niby 30 godzin. No kilka się dni u mnie palą, ale dość szybko się wypalają, bo ja jak zaczyna się ściemniać, odpalam sobie świeczki i one często gęsto palą się po 6-8 godzin w ciągu dnia, więc zanim pójdę do łóżka, więc no dość szybko się u mnie zużywają. Tutaj miałam jakąś limitowaną edycję Apple Cinnamon Cookie. Akurat nie powiem Wam, że zbyt mocno te zapachy się nie utrzymywały w powietrzu, one są bardziej delikatne. Tutaj kolejna limitowana edycja Caramel Fudge. One miały różne kolory, to było fajne. Tutaj miałam tradycyjnie dwie drzewo sandałowe. Jedna się u mnie jeszcze pali i jedną mam jakąś na zapasie. I tutaj była vanilla rooibos, czyli taka afrykańska. Przepiękny zapach, przepiękny zapach, słuchajcie. Pomału zbliżamy się do końca. O, widzicie, kolejne opakowanie tutaj zostawiłam, nie wiem po co. Worek mam wypełniony, a tu jednak jeszcze troszeczkę rzeczy trzeba wcisnąć. Tutaj wrzuciłam tylko i wyłącznie dlatego, że to do śmieci powinno trafić. Opakowanie po rolkach kuchennych Ceva i powiem Wam, że ja często próbowałam te tańsze różnych marek, czy to Rossmanowskie, czy DM-owskie, czy z supermarketów i jednak mimo wszystko dochodzę do wniosku, że wolę wydać kilka euro, kilka złotych więcej, nie złotych, tylko centów więcej i kupić tą oryginalną Cevę, bo ona jest jednak najlepsza, najgrubsza, najdłużej ją mam, także no najbardziej jestem po prostu z nich zadowolona. Tutaj do prania, słuchajcie, zużyłam kapsułki ze szpi. Była swojego, to jest do koloru, była swojego czasu taka promocja w Rossmanie, że jak się kupiło 3, to się płaciło za 2, czyli za 2 zapłaciłam tam 7 euro, a miałam 3. Także drugą teraz mam w użytku i jedną jeszcze na zapasie. Te kapsułki, a propos właśnie na zapasie, teraz mi się pranie robi, także używam. Powiem Wam, że bardzo ładnie pranie domywają, ja jestem, znaczy domywają, dopierają. Ja jestem bardzo zadowolona, nie mogę narzekać i teraz aktualnie jeszcze w tym tygodniu jest promocja z Lenora z kolei, że jak kupicie 2 płyny Lenora, to kapsułki macie w gratisie. Ale no jeszcze trochę kapsułek mam, więc na razie nie kuszę się na to, a takie promocje dość często są u nas w Rossmanie, więc dlaczego by nie. Z Kuschelweiss, słuchajcie, zużyłam płyn do płukania tkanin z takim misiem. On bardzo ładnie pachnie w opakowaniu, natomiast na ciuchach ten zapach niestety się nie utrzymuje. Z Denkmyt zużyłam taki płyn do prania, do kolorowego prania z kwiatem lotosu i aloesem, ale powiem Wam, że zapach mi totalnie nie odpowiadał. To była jakaś limitowana edycja, ale niekoniecznie udana, jeżeli o to chodzi. Co ja jeszcze tutaj mam, słuchajcie? Może ja to wszystko tutaj wyciągnę. O! Żeby móc tą torbę w końcu położyć. I o, widzę, że tutaj z tego aromaterapii znalazłam opakowanie i to było oranże i neroli, czyli pomarańcza i neroli. No mówię, to był bardzo ładny zapach, tak to wygląda. Od czasu do czasu podłączę sobie dlaczego by nie, niech mi pachnie. Wyrzucam, słuchajcie, moją wysłużoną, pomimo że jeszcze tutaj jest i ona jak się nie zacina, to nawet się odpala. Moją zapalniczkę taką długą, którą używam właśnie do odpalania świec. Jezus, ja ją miałam, nie wiem, chyba ze 2 lata i tak wiecie, ona się kończyła, ja ją uzupełniałam, ale ona już jest tak zmaltretowana i się właśnie zacina, że po prostu kupiłam inną. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście nie mogłoby zabraknąć, słuchajcie, mojego proszku z Denkmyt do czyszczenia toalety. Jeżeli jeszcze tego nie używaliście, a zastanawialiście się, czy zastanawiałyście się, to mogę Wam bardzo gorąco polecić, dlatego że jest to produkt, który rozcinacie saszetkę, całą zawartość wsypujecie bez niczego do toalety i momentalnie podnosi się piana po sam rand. Ona później opada, możecie wtedy wyszorować toaletę, spuścić wodę i macie toaletę czyściusieńką.
I do tego jeszcze troszeczkę cytrusowo pachnie. Ja uwielbiam, bo to najszybszy sposób na czyszczenie toalety i naprawdę skuteczny, także mogę Wam bardzo gorąco polecić. Tutaj słuchajcie, z Alta Pharma, czyli marka własna Rossmanowska. Jak byłam chora, to piłam gorącą cytrynę i limonkę. Tutaj było w środku 20 takich sticków, takich saszetek. I powiem Wam, że mi pomogło. Owszem, to była chemia, można sobie samemu wycisnąć cytrynę, ale wtedy byłoby to dużo droższe, aniżeli w ten sposób. No i jeszcze jedno opakowanie mam i powiem Wam, że to naprawdę postawiło mnie na nogi. Z Profissimos użyłam dwie takie świece, jedną już, słuchajcie, wyrzuciłam. To była świeca o zapachu jagodowego sernika. Te świece, słuchajcie, tak oto one przypominają bardzo Yankee Candle. Piękny zapach. Ach, aż się człowiek robi głodny, słuchajcie. Zapach rzeczywiście roznosi się u mnie po pokoju i sypialni, czuć go było. Natomiast no, nie wypaliło się to ładnie, dlatego że to była moja wina, bo czasem zdarzyło się, że odpaliłam, to się jeszcze nie zdążyło całkowicie wypalić, a ja musiałam gasić. Ale generalnie, jeżeli pozostawiacie naprawdę, aż się zrobi płynne, to... to nie powinno się coś takiego dziać. Słuchajcie, i zostały trzy rzeczy jeszcze dla Milunia. A mianowicie, Miluś musi brać teraz specjalną karmę, taką o, z Animonda. I to jest Integra Protect. I to jest karma sucha, specjalnie przeznaczona właśnie dla psiaków, które mają chory żołądek, tak? I powiem Wam, że... no Miluś je, ja już kończę, to już któreś opakowanie zużyłam, bo tutaj miałam tylko 700 ml, nie mililitrów, tylko gram, 700 gram. Teraz no pomału kończymy takie 4-kilogramowe opakowanie, które kupiłam, słuchajcie, jeszcze przed świętami w grudniu. Także no ja po prostu dosypuję to do tego mięska, które Miluś je. Ale był moment, że tego mięska nie używałam, a używałam coś takiego, czyli po prostu zmaczałam tą suchą karmę, żeby ona bardziej się napulchniła i Milan ją chciał jeść. I to jest, słuchajcie, to się nazywa smoothie dog. Ja tych opakowań, bo to są szklane butelki, mnóstwo zużyłam. Na razie nie daję Milanowi, bo zauważyłam, że on zaczyna wymiotować po tym właśnie. Natomiast każdy pies to uwielbia, słuchajcie. To jest nic innego, jak w porównaniu dla ludzi... jak to nazwać, kostki rosołowe, o, coś takiego, tylko po prostu wodniste. Tutaj miałam na przykład z kurczakiem, tutaj miałam z mięsem indyczym, owoce, warzywa i tak dalej, to są naturalne produkty. Ja kupowałam w takim, bo można kupić w takim trójpaku o różnych, każdy inny, każdy tam trójpak jest i każdy ma inny, powiedzmy, smak i inne składniki. Generalnie chyba nie ma żadnego psa, który by tego nie wychluptał, bo generalnie psy to bardzo lubią, no ale jak mówię, na razie Milusiowi nie mogę tego dawać, co nie oznacza, że do tego raz na jakiś czas nie wrócę i nie dam mu, wiecie, po prostu o tak, żeby sobie sam pochluptał jako zupkę. I tym sposobem, słuchajcie, to wszystko na całe szczęście mogę się teraz tego pozbyć, bo będę musiała zaraz śmieci wynosić, to i wyniosę to. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów znacie i tak jak ja bardzo lubicie, czy może się u Was nie sprawdziły. Ja się teraz będę z Wami żegnać, idę to posprzątać. Także do zobaczenia, pa pa!